mamy właśnie 6. dzień projektu Halloween. A projekt Halloween to nic innego jak 31 tutoriali z 31 charakteryzacji wrzucanych przeze mnie przez 31 dni października. Uff, długie zdanie. Charakteryzacja, którą teraz widzicie, stworzona jest w ramach tematu zło wcielone. A dzisiejsza charakteryzacja to Twisty the Clown z serialu American Horror Story. Na moim kanale możecie już zobaczyć 5 pozostałych charakteryzacji z tego tematu. Jeśli jeszcze nie subskrybowaliście mojego kanału, zróbcie to koniecznie, wtedy nic Was nie ominie. To co, malujemy? No to od czego zaczynamy? A nie od brwi tym razem. Zacznę od obrysowania wszystkich najważniejszych elementów białą kredką. A będzie to miejsce, w którym nasz klaun ma założoną uroczą czapeczkę, najwyraźniej z ludzkich włosów, i maska, która imituje jego piękny, szeroki uśmiech. Tę część twarzy, która znajduje się pomiędzy tymi dwoma elementami, maluję na biało. Pędzelkiem dokładam jeszcze grubszą warstwę farby na brwi. Teraz przyda mi się lateks i pojedyncza warstwa chusteczki. Lateks nakładam na miejsce, gdzie skóra będzie odstawać i przyklejam do niego nieregularne paski ze zwiniętej, potarganej chusteczki. Staram się formować wszystko tak, żeby od strony włosów było gładsze, tak przyciskam palcem, a od strony twarzy było lekko podniesione i nieregularne. Całość pokrywam drugą warstwą lateksu. Jeśli będziecie to robić, to pamiętajcie, żeby nie przyciskać za bardzo, żeby nie zgnieść tej chusteczki, żeby nie była płaska. I przechodzę do nadawania wyrazu mojej twarzy za pomocą cieni. Przydadzą się tu wszelkie odcienie brązu, grafitu. Generalnie dobrze używać kilku odcieni i kilku różnej grubości pędzli, żeby po prostu zróżnicować to i wyglądało bardziej organicznie i autentycznie. I jeszcze taka mała rada na dziś. Kiedy malujecie zmarszczki mimiczne, na przykład przy wściekłym wyrazie twarzy, zróbcie faktycznie tę minę, bo inaczej to będzie takie malowanie na oślep. A czerwona kredka do ust jest doskonała do imitowania zmęczonych oczu. Kiedy mam już pewność, że lateks jest całkiem suchy, bardzo dokładnie go pudruję. I jeszcze formuję brzeg, żeby na pewno wszystko dobrze odstawało. Dodaję czarnego cienia, żeby brzeg wydawał się bardziej uniesiony. I teraz najtrudniejsza, a przynajmniej najbardziej pracochłonna i czasochłonna część naszej charakteryzacji. Czyli uwaga, uśmiech, który imituje maskę, która imituje uśmiech. Ha! Jako, że jest to bohater, który istnieje i nie musimy go od nowa wymyślać, kluczem do sukcesu jest tutaj po prostu patrzeć na fotkę i nawet jeśli adaptuję wzór po swojemu, zmieniam go według swojego pomysłu, to zawsze patrzę na jakieś zdjęcie, chociażby w tym przypadku zdjęcie wyszczerzonych zębów, które po prostu pomoże mi ogarnąć, w którym miejscu powinien być cień, w którym światło. Nie ma co chojraczyć i udowadniać, że potrafię namalować wszystko z głowy, bo potem wychodzą jakieś koszmarki. Następnie biorę kółeczko Tattoo Cover z Mayrona i jest tu odcień, który dosłownie idealnie stopił się z moją skórą. Przykrywam nim tę część lateksu od strony włosów, tę drugą pokryję krwią. Ale najpierw pomaluję cały brzeg na czerwono. Bardzo dokładnie. Bez lipy. Teraz biorę kółeczko do sińcu z Mayrona i zaznaczam miejsce, w których skóra ma być podrażniona.
I teraz czas na krew. Krew oczywiście można zrobić samemu. W internecie roi się od przepisów, ale mi nie zawsze chce się to robić. A te właśnie testuję i kurczę, jest dobra. Bardzo dobra. Jest gęsta, ale nie taka, wiecie, jak na strupy. Ma bardzo fajny i autentyczny kolor i co najważniejsze, szczególnie przy makijażach na Halloween, zastyga kompletnie i to zastyga na błyszcząco. Także zupełnie szczerze, warto wypróbować. Podejrzewam, że przed Halloween będzie dostępna na eye2eye.pl. Link macie w opisie, także sprawdzajcie to. I koniecznie dajcie znać, jakie uzyskaliście efekty. Przechodzę do malowania kołnierza? Jak to się nazywa? Chyba... Nie wiem. Nie będę teraz wymyślać, jestem zbyt zmęczona. W każdym razie, kolor macie listy, więc maluję cienie i światła bezpośrednio na skórze. Cienie robię za pomocą farby, a nie cienia do powiek, ponieważ chcę uzyskać fakturę takiego sztywnego, gniecionego materiału. I uznałam, że przy użyciu cieni będzie to za miękki efekt. Cienie natomiast użyję przy tym czerwonym wykończeniu. I powoli zbliżamy się do końca. Mam nadzieję, że klaun, mimo że dość obrzydliwy, podobał Wam się w moim wykonaniu. Widzimy się jutro. Do zobaczenia! American Horror Story. American Horror Story.